Pokémon Go. Zanim zacznę swoje narzekanie, muszę powiedzieć jedno. Uwielbiam Pokémon Go, uważam je za świetną aplikację, o czym już mówiłem wcześniej w materiale, który możecie zobaczyć tutaj. I codziennie odpalam je kilkukrotnie po to, by złapać jakiegoś nowego Pokémona, po to, by podbić jakiś gym oraz po to, by zebrać jakieś nowe przedmioty z kolejnych Pokéstopów, które mijam na swojej drodze. Mówię to wszystko dlatego, żeby nie zostać posądzonym o to, że jestem osobą, która hejtuje Pokémon Go tylko dlatego, że albo nie może grać, bo ma Lumię, albo dlatego, że po prostu nie lubi tej aplikacji. Nie. Aplikację bardzo lubię, o czym właśnie przed chwilą powiedziałem, a będę narzekał na społeczność Pokémon Go, szczególnie tą, która wytworzyła się wokół świata YouTube'owego, bo uważam ją za jedną z gorszych rzeczy, która się przytrafiła tej aplikacji. Działa ona tylko i wyłącznie, w moim przekonaniu, na jej niekorzyść. I mówię tu oczywiście zarówno o fanach, jak i antyfanach tej produkcji. Ostatnio o Pokémonach jest głośno wszędzie. W wiadomościach, w gazetach oraz wszelkiego rodzaju portalach internetowych. Wielkie galerie handlowe organizują tzw. lure party po to, by przyciągnąć nowych klientów, a i mniejsze firmy, koło których znajdują się Pokéstopy, inwestują codziennie niewielkie sumy pieniędzy po to, by aktywować lury kilkukrotnie w ciągu dnia i tym samym przyciągnąć potencjalnych klientów, którzy mogą wejść, nie wiem, zakupić kawę albo na przykład wejść do fryzjera, jeżeli akurat potrzebują jakiegoś strzyżenia, a fryzjer wtedy uruchomi Pokéspot. Tego rodzaju akcje są moim zdaniem jak najbardziej potrzebne, bo jeżeli coś jest popularne w tym momencie, to trzeba starać się wyciągnąć z tego jakikolwiek profit, więc tutaj nie mam akurat nic przeciwko temu, że różnego rodzaju firmy, mniejsze czy większe, organizują tego rodzaju akcje, bo wiadomo, biznes musi być biznesem, ktoś musi na tym zarobić. Jeżeli możemy wydać niewielką sumę pieniędzy po to, żeby ustawić lure na pół godziny i potencjalnie przyciągnąć do siebie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu klientów, czemu by tego nie zrobić? Ale wiadomym jest, że moda skądś się musi wziąć, prawda? Tym bardziej, że Pokémon Go nie było aplikacją, która była jakoś intensywnie reklamowana na całym świecie. Z tego co wiem, była intensywnie reklamowana w Stanach Zjednoczonych i chyba w Australii, ja nie jestem tego w 100% pewien. Jak więc zachęcić potencjalnych graczy do tego, by wypróbowali tą aplikację? Wiadomo, że sama nazwa Pokémonów przyciąga bardzo dużo osób, ale jednak nie wszystkich i na pewno nie na taką skalę, gdyby nie pojawili się magiczni, popularni YouTuberzy, którzy prawdopodobnie nie dostali żadnych pieniędzy za promowanie tej aplikacji, ale na pewno zostali poproszeni o to, by ewentualnie można je sprawdzić, nagrać coś do siebie na kanał, żeby pokazać swoim widzom, i w ten sposób działa cała ta maszynka. I to jest rzecz, która się pojawia notorycznie już od długiego czasu i nie mam nic przeciwko temu. Wiadomo, że YouTube jest na tyle popularną platformą w tym momencie, że wiele osób stara się reklamować swoje produkty właśnie tam i za pomocą YouTuberów. Ale to, w jaki sposób dzieje się to z Pokémon Go, zaczyna mnie powoli męczyć. Każdego dnia na coraz to większej ilości kanałów YouTube'owych pojawia się zatrzęsienie materiałów z Pokémon Go wszelakiego rodzaju. Poradniki, tipy, porady. Bardzo szanuję, bo wiadomo, że jest to rzecz, która pomaga potencjalnym graczom, mimo że 90% tych nagrań jest dokładnie o tym samym. Wiedzieliście, że jak nazwiecie Eevee'ego konkretnym imieniem z anime, to ewoluuje w konkretną ewolucję? Pokręcenie pokebolem na ekranie i rzucenie go pod kątem da wam dodatkowe punkty experience za curveball. A żeby dostać nice throw, great throw i excellent throw, trzeba trafić w kółeczko na ekranie, które robi się coraz mniejsze. Im mniejsze, tym lepsze. I to raz milion. A fantastyczne let's play'e, które naprawdę dziesiątki tysięcy twórców wrzuca na swoje kanały dzień w dzień, to jest rzecz, która mnie po prostu odrzuca. Sama idea oglądania let's play umarła we mnie już jakiś czas temu i nie sprawia takiej frajdy jak kiedyś. Ja wiem, że let's play ogląda się dla nagrywającego, nie dla konkretnej gry. Jednakże nic nie działa na mnie tak negatywnie jak kolejny odcinek Pokémon Go, Happy Hunting, Epic Gym Battle, Gone Wrong, Gone Sexual, których masa na YouTubie. I prawdopodobnie zaraz się pojawią głosy, ale przecież Minecraft też nie ma fabuły. Wiele gier sandboxowych nie ma przecież fabuły, i tak ludzie się dobrze bawią. Okej, ale te gry, przy których ludzie się dobrze bawią, typu Minecraft, może fabuły nie mają, ale zauważcie, ile tam jest rzeczy do robienia. A w Pokémon Go możemy chodzić, możemy palcem miziać ekran telefonu, możemy chodzić,
Możemy stukać palcem o ekran telefonu, możemy chodzić i możemy kręcić kółeczkami na ekranie i rzucać pokebole i jeszcze trochę chodzić. A do tego wszystkie te nagrania super śmiesznych, super fajnych youtuberów są wypełnione głupimi akcjami typu rzucenie się na ziemię, typu wejście do jakiegoś jeziora, albo do kałuży, albo do rzeki, albo nie wiem, przedzieranie się przez krzaki, krzycząc o, kolejny Pokémon. Ja to widzę tak. To jakiś Pokémon. To Jigglypuff. To najwyższa pora na moją tajną broń. Jesteś gotowy, Meryl? Okej. Okay. W takim razie atakuj. No dawaj, złap się. Dawaj, Meryl, do środy. Złap się. Tak jest. Tak jest. Super, udało nam się złapać naszego zajebistego Jigglypuffa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić lejeczkę dla naszego super nowego Jigglypuffa. O, spoko. Jigglypuff. Nie mam go jeszcze. Złapał się. Takie zachowania wpływają potem na widownię, która ogląda tych youtuberów, bo jak wiadomo, youtuberzy mają ogromny wpływ na to, jak ludzie się zachowują, co jest w tym momencie popularne i jakiego rodzaju nagrania, jakiego rodzaju akcje są w tym momencie na topie. I potem pojawiają się takie kwiatki jak sławetne nagranie z Central Parku, gdy ktoś krzyknął, że w Central Parku jest Vaporeon i dziesiątki osób po prostu rzuciły się, biegły, wszyscy taranowali tylko po to, żeby złapać tego Vaporeona. I po co? Po co? Potem jedno takie nagranie się pojawi w internecie, jest śmiesznie, jest zabawnie i potem pojawia się ich coraz więcej, bo jak tylko ktoś wyłapie to, że ludzie są podatni na tego rodzaju krzyknięcie, że o, tam jest super Pokémon, tam jest Snorlax, tam jest, nie wiem, cokolwiek, to wiele osób się po prostu rzuci, część z nich od razu wyjmie telefony, kamery. Słuchajcie, bo wiecie co, w tym momencie jesteśmy w Central Parku, albo w tym momencie jesteśmy, nie wiem, w Parku Poniatowskiego i będziemy biegli, będziemy łapali Charizarda, ze mną biegnie 100 osób, patrzcie na nich, i potem jest nagranie, pam, ludzie się wywracają. Z jednej strony okej, okay, to jest zabawne, ale z drugiej strony to jest takie propagowanie tego, żeby nagrywać głupie filmiki, które nie wnoszą nic, i to się zaczyna robić męczące, bo tych filmików i tych nagrań jest coraz więcej. Ludzie czasami na to robią ustawki specjalnie, żeby było śmieszniej. Biorą grupę znajomych i nagrywają potem nagranie, że patrzcie, haha, dzisiaj jestem tutaj, zaraz krzyknę, że jakiś Pokémon jest tutaj. I ci ludzie się rzucą, bo ja się z nimi ustaliłem już to wcześniej. Ja już tam z nimi się dogadałem, że tak, że jak ja krzyknę to, to wy tam pobiegnijcie i będzie fajniej. Najlepiej jakby ktoś się jeszcze przewrócił, najlepiej ty, bo jesteś gruby, więc jak się gruby wywróci, to jest wtedy zabawnie. Jestem świecie przekonany, że gdyby nie sztucznie nakręcany hype na tą produkcję, to na pewno nie odniosłaby ona aż tak oszałamiającego i wielkiego sukcesu. Jasne, odniosłaby duży sukces, bo masa osób uwielbia Pokémony, ale prawdopodobnie nie byłoby to aż tak popularne, jak jest w tym momencie. Z jednej strony jest to dobre, dla Nintendo na pewno jest to świetne. Oni teraz w tym momencie mogą płakać, ewentualnie, że ludzie zachowują się jak zombie, ale będą ocierali te łzy, nie wiem, banknotem 100-dolarowym. Nie wiem, jakie są banknoty w sumie dolarowe, czy są 100-dolarówki, chyba są 100-dolarówki. A w każdym razie dla nich na pewno to jest profit. Dla małych biznesów, które mają obok siebie pokespoty i mogą ściągać klientów, jest to profit. Dla youtuberów, którzy są oglądani, jest to profit. Ale czy jest to również profit dla naszej, nie wiem, postrzegania tego, co się nagrywa na YouTube, czy też nie? Let's play'e same w sobie wymagają naprawdę niewielkiego nakładu psychicznego z osoby nagrywającej, dlatego ci wszyscy let's play'erzy wrzucają tych nagrań, nie wiem, 6 w ciągu dnia, 7 w ciągu dnia, bo oni sobie po prostu nagrają, połączą sobie gameplay z kamerką, puszczą render i spoko, i posiedzieli sobie 2 godziny i z tego mają tak pi razy oko z 67 odcinków ewentualnie danego let's play'a i mogą sobie nagrywać w tym czasie kolejne rzeczy na drugim komputerze, bo na trzecim komputerze, i naprawdę to wymaga od nich niewiele czasu.
I tak samo jest z Pokémon Go. Ludzie teraz biorą kamerkę, wychodzą sobie, nara. Ja po prostu będę nagrywał, jak się cieszę z tego, że złapałem Pokémona. Cześć. Okej, po pierwsze to jest dziwne. Też nagrywasz Pokémon Go do siebie na kanał. Okej, po drugie nie obchodzi mnie to. I nagrywasz vlogi, co też nie wymaga od ciebie zbyt dużego nakładu twórczego pracy. Okej, ta uwaga jest całkiem celna, ale z drugiej strony... A skumajcie, o co chodziło z czaweczką, że niby Slytheriny to takie hejterki małe, takie, mamy takie małe hejterki. Oprócz tego media społecznościowe oraz YouTube nakręcają również mini wojenki, które się tworzą. Bo jak wiecie, w Pokémon Go mamy trzy drużyny do wyboru. Instinct, Mystic i Valor. I na każdym forum, na każdej grupie, pod każdym postem związanym z Pokémonami, w każdym filmiku musi być nakręcanie tego, że Team Instinct, co to jest Team Instinct? Team Instinct jest spoko, oni są... Nie, oni są lubiani przez wszystkich, oni nikomu nie przyniewadzą. Ale Team Mystic czy Team Valor? Klasyczna wojna między kolorem czerwonym a kolorem niebieskim, jak w każdej grze teamowej. Mamy drużynę czerwoną, mamy drużynę niebieską i oni się muszą ścierać i potem pod postami mamy posty i komentarze pokroju tymi postami, bo jesteś w Team Valor, Team Mystic ma najlepszych ludzi, nikt ci nie pomoże tak jak Team Mystic, a z drugiej strony jest Team Valor, który mówi, srał was pies Team Mystic, nienawidzę was, jesteście najgorszym ścierwem, które chodzi po ziemi i... Serio? Ale najbardziej ze wszystkich zdenerwował mnie ostatnio użytkownik, polski użytkownik YouTube'owy, który streamował sobie kilka dni temu Pokémon Go z komputera, gdzie udało mu się zmodyfikować tą aplikację na tyle, żeby działała z mapami Google i żeby na podstawie znacznika na mapach Google odczytywała jego pozycję, więc sobie postanowił, że będzie to streamował, jak biega sobie po Central Parku, siedząc na dupie w domu w ciągu dnia i będzie sobie łapał pokemony w Central Parku, a potem będzie sobie łapał pokemony w Teksasie, a potem będzie łapał sobie pokemony w Afryce, w Australii, gdziekolwiek. Złapie jak najlepsze, jak najwięcej, jak najfajniejsze i potem wróci do Polski swoją postacią, pseudo GPS-em i będzie chodził tam, oczywiście klikając tylko znacznikiem po mapie i zdobywał kolejne gymy swoimi pokemonami, które będą wykokszone potąd i będzie świetnie, będzie zajebiście. Brawo! Brawo! Zepsułeś aplikację, która miała służyć do tego, żeby wyjść z domu i pochodzić tym, że siedzisz w domu na dupie i nie wychodzisz. Będziesz zdobywał gymy. Wow! Naprawdę jesteś zajebisty. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że prawdopodobnie osób, które zrobiły dokładnie to samo, była masa, ponieważ udostępnił on poradnik, jak zmodyfikować aplikację i co dokładnie trzeba zrobić, żeby samemu móc się bawić w ten sam sposób. I jasne, Niantic prawdopodobnie go zbanuje, aczkolwiek z tego co słyszałem, Niantic banuje tylko na czasowe jakieś tam okresy i wcale nie będzie pewnie kasowało mu tych pokemonów, które zdobył. Ergo w sumie, okej, fajnie, można sobie posiedzieć jeden dzień, Niantic nas zbanuje na, nie wiem, 72 godziny, posiedzimy sobie 3 dni pierdząc w stołek, ale potem jak wrócimy, to będziemy mieli pokemony po 1000 CP, po 2000 CP i w sumie i tak dalej będziemy mogli podbijać sobie te gymy już grać wtedy normalnie, ale ludzie, którzy grają uczciwie i faktycznie tylko i wyłącznie chodzą po dworze tutaj u siebie, robią sobie spacery, zdobywają kolejne pokestopy, niestety nie będą mogli nie będą w stanie konkurować w ogóle z jakimkolwiek gymem. Ba, ja teraz mam problem, ja nie gram dużo, staram się odpalić na aplikację jak najczęściej mogę, ale już mam problem z zdobywaniem gymów, gdzie na przykład widzę Snorlaxa 2000 CP i tak sobie mówię, okej, no to chyba jednak nie mam szans już na zdobycie jakiegokolwiek gymu w tym życiu. Mam tylko informację dla osób, które faktycznie w ten sposób bawiły się z Pokémon Go. Prezydent oczekuje was jutro u siebie w gabinecie, by wręczyć wam order Virtuti Cebulari. Mam nadzieję, że jesteście równie szczęśliwi jak ja. Nie będę się bardziej nakręcał, bo już powoli zaczynam czuć, że tutaj gdzieś jakaś żyłka niedługo może mi pójść, pęknąć i będzie to na wizji złapane. To nie chciałbym, żeby tutaj krew się lała. Moja końcowa prośba do was jest taka. Pisząc w internecie, czy publikując cokolwiek w internecie, błagam, opamiętajcie się. Czy Pokémon Go jest fajną aplikacją? Tak, ale nie jest to aplikacja, za którą należy podążać jak za religią i rzucać się na wszystkich, którzy uważają, że na przykład Pokémon Go jest słabe. Bo wiele jest dyskusji w internecie, gdzie ktoś po prostu wrzuci komentarz: Pokémon Go jest słabe, nie podoba mi się. Po czym jest zasypany 30 innymi komentarzami, a pewnie użytkownik Lumi pewnie nie może zagrać, to będzie hejcił, albo drugie, a pewnie grasz na wsi, nie masz pokespotów, nie możesz się bawić i pewnie hejcisz, albo trzy, a pewnie jesteś z Team Valor i jesteś ścierwem, więc po prostu będziesz hejtował.
Pokémon Go nie jest grą rewolucyjną. Gry, które działały dokładnie ten sam sposób, powstawały wcześniej i będą powstawały jeszcze w przyszłości. Czy jest to w tym momencie aplikacja, która robi furorę? Jak najbardziej. I czy będzie tą furorę robiła jakoś bardzo długo? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że po okresie wakacyjnym mimo wszystko Pokémon Go i cały hype wokół niego nieco zmaleje i zostanie już wtedy o połowę, może nie o połowę, ale taką jedną trzecią mniejsza baza graczy, którzy codziennie będą się logowali do gry. Czy to dobrze, czy to źle? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to wszystko spowodowane będzie tym, że youtuberzy w końcu dojdą do wniosku, że okej, skończyły się wakacje, są premiery nowych gier, to my sobie zaczniemy nagrywać nowe gry, a Pokémon Go zostawimy w spokoju, bo w sumie dotrze do nas, że no tak, no trochę nie ma co robić, nie? Trochę możemy sobie jeszcze pokrzyczeć i połazić, porzucać telefonem, albo porzucać czymkolwiek, byle było zabawnie na YouTubie, ale w sumie już nas to nie obchodzi. My już skończyliśmy się bawić z Pokémon Go i nigdy więcej nie nagramy już nic Nintendo, bo połowa tych youtuberów, którzy tu nagrywają, nawet nigdy wcześniej nie tknęli jakichkolwiek Pokémonów, nigdy nie tknęli jakiejkolwiek gry Nintendo. Oczywiście będą mówili co innego, ale prawda jest taka, że najprawdopodobniej nie grali w te tytuły. Krótka piłka. Tak czy siak, ja już będę kończył. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak było, to zachęcam do zostawienia lajka oraz komentarza, ewentualnie subskrypcji, jeżeli czujecie, że zasłużyłem. Pamiętajcie, że Pokémon Go to tylko aplikacja. Nie warto się nią przejmować aż tak bardzo, jak niektórzy się nią przejmują. Chcecie grać dalej, to grajcie dalej. Ja też mam taki zamiar, ale czy będzie dużo więcej nagrań z Pokémon Go na moim kanale? Prawdopodobnie nie. Ja wiem, że to jest świetny sposób w tym momencie na próbę wybicia swojego kanału i będzie masa osób, które powiedzą: no nagrywaj te Pokémon Go, bo przecież wszyscy oglądają, to ci wyświetlenia skoczą. Bardzo fajnie, ale nie jestem osobą, która będzie szła, wsiadała na taki, wiecie, hype train, po prostu jechała na nim po to, by zdobyć kilka subskrypcji. Ja chcę nagrywać to, co sprawia mi frajdę, a gadanie non-stop o Pokémon Go frajdą nie jest. Dlatego też ci, którzy czekali na jakąś pseudo recenzję Pokémon Go z mojej strony, niestety muszę was zmartwić, taka recenzja się nie pojawi. Pojawią się za to innego rodzaju recenzje i inne vlogaski, które również nie będą wymagały ode mnie żadnego dużego wkładu twórczego, prawda? Tak czy siak, ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych nagraniach, a wy zostawcie waszą opinię, czy jaracie się Pokémon Go tak jak wszyscy inni, czy już macie jednak jej dosyć. I jakie jest wasze stanowisko na temat tego, co się dzieje na YouTubie i w innych mediach społecznościowych w związku z tą świetną, aczkolwiek kontrowersyjną aplikacją. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.